Jaga dymi na ulicach Amsterdamu, sosnowiec ze zgodami w Kaliszu, cidry w Rybniku. Zobaczcie 15 raport ze stadionów. Polish Fest TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Witajcie w nieco spóźnionym, ale obszernym 15 raporcie ze stadionów, w którym opowiemy wam to, co działo się w sobotę, niedzielę, poniedziałek i środę na polskich stadionach. Zerkniemy też na poczynania polskich ekip w Europie. Lecimy z tematem. Na początku chcemy wrócić jeszcze do piątkowego meczu Lechii z Rakowem. Mianowicie w poprzednim raporcie ominęliśmy bardzo istotny element tego spotkania. Podczas meczu na Młynie, gdzie zarówno Lechia, jak i Raków siedzieli razem, w około 30 minucie spotkania na całej trybunie odpalone zostały race, a na murawę poleciały serpentyny. Podczas pokazu kibice śpiewali Raków z Lechią. W profilu Wieczny Raków po meczu pojawił się taki wpis. W Gdańsku z perspektywy Młyna Lechii Raków był wspierany przez 800 osób z Częstochowy, w tym 3 fanatyków Chemika. Dzięki za gościnę i świetny klimat na jednej trybunie. Raków z Lechią, EO! Przejdźmy teraz do sobotnich spotkań. No i właśnie w soboty pierwszym ekstraklasowym meczem było starcie Motoru Lublin z Puszczą Niepołomice, które rozpoczęło się o godzinie 14.45. Spotkanie przyciągnęło na trybuny blisko 11 tysięcy widzów, w tym 150 kibiców Puszczy Niepołomice. I tutaj musimy naprawdę pochwalić tę liczbę. Spotkanie kończy się bezbramkowym remisem. Podczas meczu nie zaprezentowano żadnych opraw, więc lecimy dalej. O 17.30 Krakowia grała z Górnikiem Zabrze. Na stadionie przy Kałuży pojawiło się nieco ponad 10 tysięcy widzów. Sektor dla gości niestety tego dnia był zamknięty. To pokłosie słynnego biegania po dachu na meczu Krakowi z Widzewem. Pasy wygrywają to spotkanie 3-2. O 20.15 Piast Gliwice podejmował lubińskie Zagłębie w obecności 4,5 tysiąca widzów. W tym, jak czytamy na profilu Orange City Boys, wczoraj wypadły nam dwa wyjazdy. Najpierw wspieramy Polonię na ich meczu w około 200 osób, potem jesteśmy obecni w 328 osób na sektorze Gliwicach. W tym 100 Polonia i 2 osoby z Odry. Dziękujemy braciom za wsparcie i Polonii za godną gościnę. Mecz kończy się zwycięstwem Piasta 1-0. Ekstraklasową niedzielę rozpoczęliśmy w Katowicach, gdzie na stadionie przy Bukowej GKS podejmował mistrza Polski Jagiellonia Białystok w obecności 6690 kibiców. W tym, jak czytamy na profilu Dzieci Białego Stoku, w niedzielne popołudnie stawiliśmy się w Katowicach w 325 osób. Podróżowaliśmy 3 autokarami oraz autami. Na mecz dotarliśmy chwilę przed pierwszym gwizdkiem. Wejście na stadion ciężkie z powodu ochrony, która sprawdzała dokładniej niż ochrona na lotnisku. Na ogrodzeniu wywieszone zostały 3 flagi Jagi. Przez całe spotkanie prowadzimy doping pomimo niekorzystnego wyniku w końcówce spotkania. Powrót spokojny. Teraz lecimy na Ajax Amsterdam. Czy wygrywasz, czy nie? Gieksa pokonuje mistrza Polski 3-1. O 17.30 w Poznaniu Lech grał z Pogonią Szczecin. Spotkanie przyciągnęło na stadion przy Bułgarskiej dokładnie 26 156 kibiców, w tym grupę 1350 fanatyków Pogoni Szczecin na sektorze gości. Przed meczem minutą ciszy i symbolicznymi syrenami strażackimi uczczono pamięć 2 strażaków, którzy zginęli w pożarze poznańskiej kamienicy. Warto
Warto tutaj zaznaczyć, że podczas meczu przeprowadzona została zbiórka pieniędzy dla rodzin strażaków, którzy zginęli. Jak możemy przeczytać na profilu kibice Lecha Poznań, kibole, przed meczem Lech Pogoń zbieraliśmy datki dla rodzin strażaków, którzy zginęli w pożarze kamienicy w centrum miasta. Udało nam się zebrać prawie 30 tysięcy złotych. Stowarzyszenie dołoży kilka groszy, by okrągła kwota została przekazana rodzinom zmarłych bohaterów. Pieniądze zostaną przekazane w nadchodzącym tygodniu. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wsparli zbiórkę. Podczas meczu na kotle zostaje zaprezentowana oprawa, na którą składa się sektorówka z wizerunkiem kapitana poznańskiej drużyny Michaela Iszaka, obok której widzimy dwie postaci w barwach Lecha. Do tego transparent, na którym mogliśmy przeczytać Make Kolejorz Great Again, co w tłumaczeniu na polski oznacza Uczyńmy Kolejorza znów wielkim. Inspiracją jest zapewne hasło Donalda Trumpa Make America Great Again. Do choreografii po bokach zostaje odpalone piro w postaci rac. Dodatkowo fani machają flagami w barwach klubu. Niedzielne ekstraklasowe rozgrywki zakończyło spotkanie Śląska-Wrocław z Legią Warszawa. Na trybunach pojawiło się 36 200 kibiców, w tym dokładnie 1282 fanatyków Legii. Mimo przedmeczowych informacji, według których legioniści mieli nie zostać wpuszczeni z oprawą na stadion we Wrocławiu, finalnie wszystko poszło zgodnie z planem. Nieznani sprawcy na swoim sektorze rozciągają sektorówkę z prostym przekazem Ultras Legia, do czego odpalone zostają stroboskopy, a kibice machają flagami. Na Młynie prezentuje transparent z popularnym, nieco przerobionym hasłem. Piłka jest okrągła, a race są dwie, do czego zostaje rozciągnięta sektorówka na motyw piłki, a kibice po bokach machają flagami. Zgodnie z hasłem na transparencie zostają odpalone dwie race, po czym treść transparentu się zmienia na rac jest 200. Po tej zmianie na całym Młynie odpalona zostaje spora ilość czerwonych rac. Swoją drogą, liczyliście, czy faktycznie jest ich 200? Dajcie znać, ile wam wyszło. Mecz kończy się remisem 1-1. Szóstą kolejkę Ekstraklasy zamknęło poniedziałkowe starcie Korony Kielce ze Stalą Mielec. Mecz przyciągnął na trybuny nieco ponad 11 tysięcy widzów, w tym grupę fanatyków Stali Mielec, którzy tak opisali swój wyjazd do Kielc. Na wyjazdowym meczu w Kielcach meldujemy się w liczbie 228 osób. Na meczu wieszamy flagę Edwarda Kazimierskiego, naszego wieloletniego prezesa, który odszedł parę dni temu. Ten mecz, jak i wiele kolejnych, jest nam dane rozgrywać w niezbyt sprzyjającym terminie, jakim jest poniedziałek. Podziękowania dla wszystkich obecnych oraz sprawny powrót w grupie. Spotkanie kończy się zwycięstwem Korony 2-1. Z Ekstraklasy to tyle. W pierwszej lidze ciekawie było na poniedziałkowym meczu Wisły Płock z Ruchem Chorzów, na którym pojawiło się nieco ponad 7 tysięcy kibiców. W tym około 600 ruchu na sektorze gości wraz ze zgodami. Prócz tradycyjnego dopingu i wymiany uprzejmości, Wisła Płock prezentuje oprawę, na którą składa się transparent o treści Jesteśmy po pracy. Z tym, że słowo pracy zostało ułożone z rac. Po tradycyjnym odliczaniu na Młynie zostaje odpalonych kilkadziesiąt czerwonych rac. W drugiej lidze do ciekawych kibicowsko na pewno mogliśmy zaliczyć mecz KKS-u Kalisz z Zagłębiem Sosnowiec. Fanatycy z Sosnowca tak opisują ten wyjazd. Kolejne ligowe zwycięstwo, tym razem w Kaliszu, ogląda na żywo 255 osób, w tym mocna delegacja brudnickiej Sparty 30 osób oraz Legia Chełmża 5, Legia Warszawa 4 i Bialska Stal 3. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i wsparcie. Na profilu KKS-iacy tak relacjonują ten mecz. Na sektorze flagi Ziemia Kaliska, Autonomia Kaliska, Kaliski Klub Sportowy, Wierni Miastu Klubowi oraz flagi Unii Oświęcim, Widzewa i Łączona Wisła Ruch. Piłkarze dość szybko wychodzą na prowadzenie, jednak ostatecznie zmuszeni są uznać wyższość drużyny przyjezdnej. Z nami tego dnia liczne wsparcie Widzewa, Kotwicy, Ruchu Chorzów, Unii Oświęcim oraz Wisły Kraków.
Dzięki panowie. Z niższych lig to ciekawe spotkanie odbyło się w Rybniku, gdzie Row grał z Ruchem Radzionków. Cidry tak opisują swój wyjazd. W Rybniku na sektorze gości pojawiło się 82 kibiców z Radzionkowa. Nie zabrakło również oprawy. Odpalona została pirotechnika i pojawiły się żółto-czarne machajki. Na płocie można było zobaczyć 5 flag. Jeśli już jesteśmy przy kibicach Ruchu Radzionków, to do ciekawej sytuacji doszło na meczu domowym Cidrów, kiedy podejmowali rezerwy Piasta Gliwice. Na profilu Ruch Radzionków zawsze wierni możemy przeczytać: przegrywamy z Piastem 2 Gliwice 1-3. Pierwszy raz piłkarze gości opuszczają Radzionków w asyście policji, a to wszystko przez sędziów i przez karygodne zachowanie czarnoskórego zawodnika Piasta z numerem 3. Ideologia i poprawność polityczna doprowadziły do tego, że dzielimy zawodników na równych i równiejszych, przy czym wiadomo, komu więcej wolno. Poniższe zdjęcie to idealny przykład piłkarskiej patologii w czwartej lidze, o czym mówimy już od lat. Nikt tego nie widzi, a betony ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej potrafią karać tylko Ruch Radzionków i pewnie teraz będzie tak samo. Nie dziwi więc taka reakcja kibiców Ruchu Radzionków. Bierzcie wódkę, nosicie znaki, to przez was poziom jest taki. Bierzcie wódkę, nosicie znaki, to przez was poziom jest taki. Pijecie wódkę, nosicie znaki, to przez was poziom jest taki. W czwartek nasze polskie ekipy grały w europejskich pucharach, ale zanim o tym opowiemy, to chwila pauzy i poprosimy was o zostawienie łapki w górę pod filmem. To właśnie ten moment. Jeśli już to zrobiłeś, no to dziękujemy i lecimy dalej z materiałem. O godzinie 20 rozpoczął się mecz w Amsterdamie, gdzie Ajax podejmował Jagiellonię. Na meczu pojawiło się nieco ponad 54 tysiące kibiców, w tym jak podał rzecznik prasowy na konferencji prasowej 940 fanatyków z Białegostoku. Przed meczem na ulicach miasta doszło do małych incydentów, co widać na nagraniach. Mecz kończy się zwycięstwem Ajaxu 3-0. Jagiellonia odpada z Ligi Europy, ale teraz czeka ją rywalizacja w grupie Ligi Konferencji Europy. Również o 20 w Prisztinie Legia grała z Dritą w obecności ponad 6800 kibiców. Fanatyków Legii ze względu na ciążący zakaz zabrakło na tym meczu. Gospodarze podczas spotkania prezentują oprawę składającą się z podwieszanej sektorówki, na której widzimy grupę kibiców oraz mapę Europy z przekreślonym m.in. herbem Legii w miejscu, gdzie leży Polska. Po wszystkim odpalają piwo. Również o 20 w Belgii rozpoczął się mecz Cercle Brugge z Wisłą Kraków. Spotkanie obejrzało ponad 5600 kibiców, w tym około 800 Białej Gwiazdy. Tutaj warto przypomnieć, że w pierwszym meczu belgijski klub rozgromił Wisłę aż 6-1. Stąd raczej żaden kibic nie jechał z nadzieją na pozytywny rezultat tego dwumeczu, a raczej na pożegnanie się z przygodą, jaką są europejskie puchary. O mały włos nie doszło jednak do sensacji. Finalnie ten mecz kończy się zwycięstwem Wisły 4-1. Co to by była za historia? To tyle, co dla was przygotowaliśmy w tym odcinku. Jeśli coś istotnego pominęliśmy, to informujcie nas o tym w komentarzach. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału do końca. Dziękujemy za każdą zostawioną łapkę w górę, a szczególne podziękowania należą się wspierającym nasz kanał. Jeśli chcecie dołączyć do tego grona i postawić nam przysłowiowego browara, to śmiało. Kliknijcie w odnośnik wesprzyj, koszt to jedyne 4,99 miesięcznie. Nie zapomnijcie też subskrybować największego kanału kibicowskiego w Polsce. Dobra, koniec tego gadania. Idziemy montować kolejny film. Trzymajcie się i do następnego kibole. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających.
Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.